Cześć, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z trybu multiplayer w grze Battlefield 1. Dzisiaj gram na mapie przełamanie, tryb jest to podbój, mapka oczywiście z dodatku nie przejdą. Klasa postaci to natomiast snajper. No i dzisiaj znowu mapa przełamanie. Ogólnie chciałem dzisiaj zagrać na mapie Wzgórza Verdun, ale za cholerę się jakoś nie mogę na tą mapę wbić. Próbowałem włączyć sobie, zagrać sobie na operacji, gdyż jest operacja Kowadło Diabła i tam ona się rozgrywa na tej mapie. Niestety, no za cholerę nie może mi znaleźć meczu, który by trwał. Próbowałem tako wejść na tą mapę, lecz jakoś cały czas albo kolejki na serwerach, jak wejdę na tą mapę, to jest już końcówka rundy, to nie ma co nawet zaczynać nagrywać. A dawno nie było właśnie gameplayu na mapie Wzgórza Verdun, więc przydałoby się w końcu nagrać jakiś. No, może następnym razem mi się uda. Jeżeli chodzi o broń, to gram karabinem snajperskim Martini Henry. Ole, załatwił nas, kurczybyk. Widziałem już, jak te granaty lecą, widziałem już śmierć w oczach. No, Martini Henry, czyli mój ulubiony do dziś, mój ulubiony karabin snajperski. Miałem z nim takie trochę rozstanie, że tak powiem, bo był patch, który go trochę znerfił, w sensie osłabił. Potem znowu jakiś patch, który tam już trochę go naprawił. Więc mogę z powrotem zacząć nim grać. Mam tylko nadzieję, że nie zapomniałem, jak się nim gra, a gra się nim trochę inaczej niż innymi snajperkami, bo tutaj się ma takie... Jak ma się wiedzę o tym, że ma się tylko i wyłącznie jeden pocisk w komorze, bo tutaj tak właśnie jest, to gra się trochę inaczej. Bo ta broń nie ma magazynka, jest tylko i wyłącznie jeden pocisk. A przeładowanie trochę trwa, więc trzeba być naprawdę ostrożnym. I niezwykle celnym. W innych snajperkach, jak strzelimy, nie trafimy. Okej, chwila animacji. Żeby załadować z powrotem kulę do pocisk do komory. My możemy strzelać dalej. Ale w Martini Henry tak nie ma. Ale już chyba druga szarża z bagnetem dzisiaj i to udana. Naprawdę uwielbiam to robić. Ta animacja jest prześwietna. Co jest? Jakiś snajper go chyba zabił, tego gościa. Ogólnie tak. No jaki leżał tutaj skurczybyk, kamper zasrany. Ja już go widziałem, ale widzieliście, że jakoś tak broń mi skakała. Wiecie dlaczego? Bo w Battlefieldzie 1 czasami jest problem z wejściem na coś. Czasami na coś wskakujesz, postać zamiast na to wskoczyć, to tak jakoś tak, nie wiem, blokuje się na tym i tak podskakuje. I nie wiem, o co chodzi, naprawdę. Albo jakoś tak wskakuje i się od razu kładzie, czy coś, no nie wiem, to przez to właśnie zginąłem, niestety. Ogólnie tak, są fajne nowe wieści ze świata Battlefielda. Niedługo wyjdzie nowy patch. Dobra, tutaj jest już za dużo wrogów, ja się chyba muszę wycofać. Wyjdzie nowy patch, tak zwany wiosenny patch. I tak, kiedy on ma wyjść? Nie wiem, albo wyjdzie już w dniu, w którym ten odcinek zobaczycie, albo jeszcze przed odcinkiem, albo jeszcze trzeba będzie parę dni poczekać, co wprowadzi między innymi głosowanie na następny serwer. Na oryginalnych... Jakim cudem go nie trafiłem? No ale wiesz, ja to czasami, słuchajcie, jak takie mam właśnie akcje z tym strzelaniem z karabinu, to sobie muszę aż czasami, mam ochotę zobaczyć powtórki. Bo widać, że centralnie w gościa celowałem, tak mi się wydaje, że powinienem go trafić. Muszę sobie to zobaczyć na powtórce. Naprawdę, później po nagraniu.
Bo czasami są takie chamskie sytuacje, że aż w nie po prostu nie mogę uwierzyć. No i trzecia szarża dzisiaj. A, super, zginąłem. No, głosowanie na serwery, podobno te działka przeciwlotnicze mają być wzmocnione. Co jest dla mnie dziwne, znaczy się, inaczej. Według mnie, na jedno to dobrze, bo czasami z działka przeciwlotniczego zdjąć bombowiec, to strasznie to długo schodzi, aż za długo. Ale z drugiej strony samolot myśliwski, ten myśliwiec, to naprawdę, słuchajcie, tak on szybko jest niszczony przez te działko przeciwlotnicze, że szok. Dla mnie aż za szybko. Oni jeszcze to zwiększą moc tych działek przeciwlotniczych, więc jest to trochę dziwne. Ogólnie to będzie ostatni patch taki... Aha, i czwarty, ale chyba zginę. Tak, zginąłem. Nawet nie wiem, co mnie zabiło. A, jeszcze jeden tam siedział. Będzie to ostatni patch, tak zwany sezonowy, bo on będzie wiosenny, ale po tym czasie już będą wychodzić tylko... Już będą wychodzić patche co miesiąc. Tako wychodziły chyba co dwa i pół, różnie to bywało. A teraz patche będą wychodzić co miesiąc. Oczywiście to fajna informacja, bo szybko będziemy mieli jakieś nowe zmiany. Co tam jeszcze? Ma wyjść nowa mapa. Nivelle Nights, czyli Wieczory w Nivelle. Chyba tak się nazywała. Tak się będzie nazywać. Jest to... Nocna mapa. Ma tam być... No kurde, nie chce się ten bunkier za cholerę zniszczyć. Ma to być nocna mapa, dużo okopów, jakiś taki poniszczony teren. I tak, wyjść ona ma w czerwcu. Z tym, że jest jedna taka zła informacja. Otóż mapę tą... Mapa ta będzie tylko dla osób, które mają premium do Battlefielda 1. Jest to decyzja dziwna, według mnie, jeżeli chodzi o DICE, bo Battlefield 1 cierpi właśnie na tą małą zawartość jednak. Zawartość jest tutaj, no... Ale tutaj się zaklinowałem, ja pierdzielę, muszę stąd spierdzielać. Zawartość jest tutaj, no, niezbyt duża. A jak ktoś ma premium, no to musi tylko czekać, a nowa zawartość będzie. Bo wiadomo, wychodzą dodatki, no jeden już wyszedł, teraz niedługo będzie jeszcze jeden, w imię cara. Więc przydałaby się jakaś nowa zawartość dla osób, które premium nie mają. A tu proszę, ta nowa mapa będzie w czerwcu dla osób, które mają premium, tylko dla tych osób. Dla mnie jest to naprawdę dziwne. Nie podoba mi się to, znaczy się tak, ja premium mam, więc teoretycznie nie powinno mnie to w żaden sposób przejmować. Ale jednak trochę właśnie dziwią mnie te decyzje DICE. Nie podobają mi się, bo uważam, że tą mapę akurat powinni dostać wszyscy. Że powinna być to taka darmowa mapa. Battlefield 4 miał darmowe mapy, więc czemu by jedynka nie miała mieć? Ale ich tam kurde jest. Nie wiem, gdzie tutaj jechać tym czołgiem nawet. No i miałem grać z snajperem, a tu proszę. Do czołgu wsiadłem. Aha, proszę. Prawie mnie gościu zabił, ale na szczęście ja zabiłem go pierwszy. Teraz muszę tylko naprawić ten czołg. No więc mapka wychodzi w czerwcu, no to trochę się na nią poczekamy, kurde. Mam tylko nadzieję, że przed tą mapką wyjdzie to nowe DLC, czyli W imię cara. To będzie następne DLC. Mam nadzieję, że ono wyjdzie przed tą mapką, bo jak nie, to się wkurzę, jak te DLC wyjdzie w wakacje. No ja pierdzielę, bez przesady. Ja liczę, że te DLC wyjdzie gdzieś w maju i mam nadzieję, że się nie zawiodę. No bo kurde, ten Battlefield 1 już naprawdę zaczyna tracić graczy. Ja to widzę, jak próbuję na przykład na serwery dołączać. A oni jeszcze te... I ogólnie to też wiele osób właśnie zarzuca twórcom Battlefielda, że te DLC tak... Że te pierwsze DLC wyszło zbyt późno, dlatego następne to powinno jednak wyjść trochę wcześniej. No ale cóż, będzie nowa mapka.
No tylko, że nocna. Ja nie do końca lubię nocne mapy, więc zobaczę, czy w ogóle będę na nie grać. No, testować na pewno testuję sobie, tylko czy będę tak pełnoprawnie grać, to jeszcze nie wiem. Haha. No, muszę teraz się jakoś stąd wydostać, bo wjechałem w jakiś dół. Z tego co pamiętam, ten czołg pływać nie umie. Dlatego nawet nie będę próbował przekroczyć tej rzeki. Muszę się przedostać. A, w sumie czekajcie, tutaj jakieś... Jacyś klienci tutaj chodzą sobie, chadzają. O, jaki cwaniak. Ej, co do mnie tak dupi, słuchajcie, bo nie mam pojęcia. A, ten cwaniak. Dobra, ja już jestem trupem. Ja myślałem, że ten czołg gdzieś pojechał dalej. Naprawdę, myślałem, że ten czołg gdzieś dalej pojechał, a tu proszę. O, już go zniszczyli, no to wiecie co? No mogliście mi trochę pomóc i wcześniej go zniszczyć. I teraz latam tym czołgistą z tą pierdawką i z kluczem. Kluczomłotem właściwie jakimś. Może uda mi się chociaż kogoś przejechać, bo tą klasą postaci to ja za dużo nie zwalczę. Ale może kogoś przejadę. O, mam! No, nie wierzę! Dobra, jeszcze raz. Ale tak się, słuchajcie, te samoloty latają jak normalnie, jakbyśmy pływali, a nie jechali. Jest! Przejechany jeden. A, mam cię. Wow, 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 wow. Co to, co to, co to? Macie tam granaty? Aha, z moździerza dupił. No ale dobra, jednego przejechałem. Dobra, dość. Biorę snajperkę. Bo to miałem w tym gameplayu robić i to mam zamiar robić. Pobawić się trochę w snajpera. Martini Henry. A, ogólnie mam do niej skin. Jakiś tam. Można go trochę zauważyć. Wyleciał mi ze skrzyneczki. Z pakietu właściwie. Nie pamiętam, czy mówiłem, jakiś czas temu robiłem taki materiał. Nasz, trafiłem gościa, no. Bez przesady. Jakiś czas temu robiłem materiał właśnie, w którym omawiałem te Martini Henry. Mówiłem, dlaczego to jest moja ulubiona snajperka. Jak ktoś nie widział, to dam link w opisie do filmiku. O, teraz latam tym myśliwcem. A, te strzałki do tego myśliwca też mają być znerfione. Zaraz pokażę, o które strzałki mi chodzi. O, właśnie o takie coś. Znaczy się strzałki. No takie to są strzałki z kolcami, które wylatują nam, spuszczamy je z góry i one służą do zabijania piechoty. No, niby są za mocne, ale... Znaczy ja wiem, teraz widzieliście, no prawie nikogo tym nie zabiłem. Ledwo co idzie nimi trafić, słuchajcie, co dopiero zabić. Więc nie wiem, czy to nie jest przesadzone. A tym bardziej, że teraz tym myśliwcem już się nie będzie dało latać po tym, jak oni znerfią. Znaczy się zbafują tego. O, jest kogoś zabiłem, jak te działa przeciwlotnicze jeszcze dodatkowo wzmocnią. Cały czas ktoś mi siedzi na ogonie, ale nawet nie wiem kto, nie chce mi się go gonić, ja tam postaram się polować na piechotę. A, jest, kolejny padł. A, dobra, straciłem już sterowność. Spadaj, gościu, do cholery jasne, jak mnie to wkurzałem, te samoloty. Dajcie, latacie, to dajcie latać innym, a nie. Ech. No i co ja teraz tutaj zrobię? Rzuciło mnie daleko, nie wiadomo gdzie. Jako pilot. I co mam tu teraz robić? Idę gdzieś tam. Na front.
No, ten most to jest bardzo niebezpieczne miejsce. O, już jakiś snajper dupi. Ale ja to i tak tutaj nic nie zdziałam tą klasą, nie, bo jako pilot, no to jaką ja mam broń? Jakieś pierdawkę. Więc chcę zginąć i wziąć sobie znowu snajpera. Aha! O, dwóch się podwinęło pod celownik. A, już tam stało dwóch snajperów celowanych prosto we mnie. Skurczy byki. A, gdzie tu teraz się zespić? No w sumie na E. Spróbuję na E. No cały czas próbuję się dostać na jakąś taką dobrą, dogodną pozycję snajperską, ale nie mogę. Coś mi to snajpienie nie wychodzi w tym gameplayu. Tam paru zabiłem, ale co? Zbliża się behemot wroga. Co? Behemot? Tylko nie behemot. Gdzie? Ale go jeszcze wyhaczyłem tuż przed śmiercią. A tego tamtego typa to ja nawet nie widziałem. Ale udało mi się jednego wyhaczyć pięknie przed śmiercią. No i tu bym właśnie, tu jest fajna pozycja. Fajnie bym sobie tutaj tak pochodził, ale nie, ja nie wiem, nawet dzieci wrogowie się znajdują. Nie widzę nikogo niestety. Nie mogę sobie znaleźć pozycja. Dobra pozycja to połowa sukcesu, jak jest się snajperem. No jest, behemot wroga. No to już teraz co mogę sobie powiedzieć, jedyne co mogę powiedzieć to sayonara. Ale z tym behemotem jako snajper to ja nawet się nie chcę spotkać. No, gdzie? Mam dzisiaj taki problem, że za cholerę właśnie nie widzę, kto do mnie strzela. Tak, cele do strzelania jeszcze jakoś widzę, ale kto do mnie strzela, to nie mam pojęcia. No, tamten behemot teraz jeździ. No, może być ciężko teraz tutaj latać. Kontrolujemy wszystkie cele. No to jednak rundę możemy wygrać, ale... O, już tam jedzie behemot. Straciliśmy cel echo. Ach, nareszcie kogoś trafiłem. Dobra, teraz może strzelę z przeciwpancernego do behemota. O, trafienie za 6. Tak bym go trafił z 50 albo ze 100 razy i może bym go zniszczył. No ale dobra, trochę go podniszczę chociaż. No, wygraliśmy na szczęście. Meczyk całkiem. Chciałem trochę więcej snajperem pograć, ale wynik jak widzę, jak najbardziej zacny. Okej, słuchajcie, tak więc w tym materiale to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.